Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam Was na ostatni film z ulubieńcami kosmetycznymi roku 2021. Nie wyobrażam sobie, gdybym miała nie opowiedzieć Wam po raz kolejny o mojej ulubionej marce, marce Senel. I to nie są ulubieńcy ostatniego roku, ale ostatnich kilku lat. Ja wciąż Wam o tych kosmetykach opowiadam, recenzuję, zachwalam, polecam. Zresztą te kosmetyki też znalazły się w moim autorskim boksie. Jak później się dowiedziałam, bardzo chętnie wybierałyście te kosmetyki. No i napływają już do mnie informacje od Was, że świetnie się u Was te kosmetyki sprawdzają. Ja się zresztą nie dziwię, dlatego że ja jestem bardzo z tych kosmetyków zadowolona i głównie moja pielęgnacja twarzy opiera się właśnie na tych kosmetykach, które nie tylko działają przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco, rozświetlająco, ale także chronią moją skórę, pięknie ją nawilżają, regenerują, więc cóż tutaj więcej dodać? No sam fakt, że jestem tak długo z tą marką, świadczy o tym, że rzeczywiście ta pielęgnacja mi służy. To są naturalne polskie kosmetyki, które mają wiele wspaniałych, aktywnych składników, które też chronią moją skórę, oczyszczają, regenerują. Ja po prostu większość z tych kosmetyków cały czas używam i one muszą być na stałe w mojej pielęgnacji, bo są po prostu niezawodne. Więc postanowiłam jeszcze raz dzisiaj omówić Wam najlepsze z najlepszych właśnie z kosmetyków marki Senel. Pojawia się tutaj po prostu pełnia zadowolenia i jeśli mam jakieś problemy z przesuszoną skórą, z podrażnioną skórą, ze skórą, która niezbyt dobrze danego dnia wygląda, jest poszarzała, no to ja wtedy najchętniej sięgam po kosmetyki marki Senel. Zacznę od oczyszczania. Jak wiecie, to dla mnie jest najważniejsza czynność. Tutaj do tego bardzo mocno się przykładam. Nie odpuszczam zawsze, codziennie, po południu, po pracy, czy też wieczorem dokładnie usuwam makijaż. W pierwszym etapie używam olejku. Tutaj niestety marka Senel nie ma płynu micelarnego, tu mi go brakuje, bo jednak lubię najpierw zmyć makijaż oczu, ale bez tego płynu też sobie doskonale radzę, bo mamy tutaj olejek do zmywania makijażu. Jak widzicie, w kolejnym opakowaniu już też połowa jest zużyta i mogłabym powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych olejków do demakijażu. On się nazywa olejek hydrofilny i to jest tak przyjemny olejek. On ma taką barwę, jak widzieliście, brązową. Nie jest to tłusty olejek, on nie oblepia skóry, a w momencie połączenia go z wodą, on pięknie emulguje. Robi się taka biała emulsja i ta tłustość, ta oleistość znika. Usuwa przepięknie wszystko to, co na twarzy położyłam rano, cały makijaż, wszelkie zanieczyszczenia. Nie ma absolutnie żadnego podrażnienia. Dokładnie nakładam go też na strefę oczu, zwłaszcza na rzęsy, brwi. Masuję, długo masuję. Też ten zapach prowokuje do tego, żeby mieć jak najdłużej ten olejek na twarzy. Jest to taki ciepły, przyjemny, relaksujący zapach i bez problemu później go spłukuję ciepłą wodą za pomocą szmatki muślinowej. Także nie ma tutaj najmniejszego problemu, buzia jest pięknie oczyszczona, ale musi tutaj nastąpić kolejny krok oczyszczania skóry. Jeszcze może tutaj wspomnieć o tym, że ten olejek absolutnie nie uczula, nie ma podrażnień, nie szczypie w oczy, też nie ma zamglenia takiego, wiecie, widzę normalnie, kiedy go nałożę sobie tutaj na powiekę górną, dolną, wcieram między rzęsy, nic absolutnie się nie dzieje i myślę, że większość osób będzie z niego zadowolona. To nie jest tylko olejek, który oczyszcza, ale także od razu regeneruje.
regeneruje skórę i to dla mnie jest bardzo ważne, bo po takim masażu, kiedy nakładam go sobie na twarz i później dodaję wodę, tak stopniowo ten olejek zmienia się właśnie w tą emulsję, no to ja przemasowuję skórę i po jego zmyciu, właśnie tak jak powiedziałam, ciepłą wodą, takim ręczniczkiem, szmatką muślinową, nakładam taką dosyć ciepłą właśnie ściereczkę, ściągam ten olejek, to jak dotykam swoją skórę, to ona mi się wydaje taka bardziej odżywiona, taka pulchna. No od razu widać, że ten olejek nie tylko oczyszcza, ale także wpływa na lepszy stan skóry. Natomiast trzeba ten olejek dokładniej zmyć i do tego służy żel do oczyszczania twarzy i to jest żel saponinowy. Ja tutaj w tym roku zużyłam całe opakowanie i tutaj 1/3, a w poprzednich latach to już nie wiem ile tych żeli zużyłam, tak samo jak i tego olejku. Żel jest zdecydowanie inny. On wyróżnia się tym, że absolutnie się nie pieni i kiedy go nakładam dłońmi i masuję skórę, to też tej piany nie ma dużo, ale jest poślizg i to jest takie bardzo właśnie przyjemne, że to nie jest tępy żel, że on tak ładnie się rozprowadza. Można tak naprawdę dokładnie oczyścić skórę bez jej rozciągania, ale także stosuję ten żel ze szczoteczką soniczną i też tego pienienia tutaj nie ma, nic nie spływa, bo ja cały demakijaż robię tutaj przy swojej toaletce i nic mi tutaj nie skapuje, nic się nie dzieje, nie ma jakby nadmiaru tej piany. Sam zapach tego olejku jest zdecydowanie inny. Tutaj w olejku był zapach taki ciepły, przyjemny, taki otulający, a tutaj mamy coś innego, odwrotnego, właśnie takie orzeźwienie. Ja nazywam ten zapach bryzą morską, kojarzy mi się gdzieś z morzem, z właśnie z takim, z taką świeżością i tą świeżość później czuję się na skórze. Znowu zmywam wszystko ciepłą wodą, też za pośrednictwem szmatki. I co jest najważniejsze właśnie tutaj w tym żelu, to to, że absolutnie moja skóra się nie ściąga. Nie mam uczucia napięcia, bo zazwyczaj po demakijażu najczęściej tak właśnie się dzieje, że od razu moja skóra się spina przez to, że jest sucha, natomiast jednak ten żel nie powoduje tego. Tutaj też jest sporo takich składników, które właśnie mają wpływać na to, żeby skóra została oczyszczona, ale jednocześnie też nawilżona. Także no, te kosmetyki są niezawodne, one najczęściej właśnie tutaj stoją z boku na takim stojaku i ja codziennie po nie sięgam i rozkoszuję się nimi i widzę efekty. Widzę, że moja skóra jest naprawdę bardzo dobrze oczyszczona, nie obdarta z tej warstwy hydrolipidowej. Jest to delikatny demakijaż, ale jednocześnie skuteczny i też nie przekracza tej granicy właśnie takiego zbyt mocnego oczyszczenia skóry, a na tym mi zależy, bo jednak skóra sucha jest skórą bardzo, bardzo delikatną. No i później sięgam po tonik. Najczęściej wszystko przecieram zwykłym moim tonikiem, takim podstawowym tonikiem, a później jeśli potrzebuję takiej warstwy mocno nawilżającej, to używam toniku nawilżającego. On jest nawilżający i rozświetlający. To jest taka mgiełka i to jest, w nazwie mamy tonik, ale to jest bardzo innowacyjny, specyficzny tonik, dlatego że on ma niesamowitą moc nawilżenia skóry. Ja zamiast serum mogłabym użyć właśnie tego toniku, bo rzeczywiście, kiedy go nakładam na twarz, to od razu czuję, że moja skóra jest idealnie nawilżona, idealnie zabezpieczona i czuję taki niesamowity komfort nawilżenia. Ten tonik też ma dość specyficzną formułę, dlatego że w nim są takie bąbelki pękające. Kiedy go nakładam na twarz, to czuję, jak te bąbelki pękają i myślę, że właśnie przez tą formułę, taką jakby lekko musującą, to nawilżenie jest po prostu bardziej wyczuwalne na mojej skórze.
bardziej to po prostu czuję. To jest taka pielęgnacja bardzo intensywna. Tutaj nie musimy nakładać wielu warstw i tak w przypadku też tego toniku ja go spryskuję sobie na dłonie, bo on rzeczywiście ma taką formułę bardzo mocno nawilżającą, bardzo mocno odżywczą i myślę, że gdybym go tak spryskiwała i pozostałby na moich włosach, to mógłby obciążyć włosy, więc ja go sobie spryskuję na dłonie i wklepuję w skórę i jest po prostu rozkosz pielęgnacyjna. Dodatkowo ten tonik też ma niezwykle przyjemny zapach. Zapach jest dla mnie istotny i jeśli kosmetyk pięknie pachnie, to ja wciąż po niego sięgam bardziej niż po te kosmetyki, które tego zapachu nie mają. I właśnie tuż po aplikacji od razu widzimy właśnie to rozjaśnienie i ono następuje przez to, że skóra jest naprawdę bardzo intensywnie nawilżona. To po prostu czuć na twarzy, bo od razu, ja to czuję po każdym nałożeniu kosmetyku, że już jest dobrze i kiedy patrzę w lusterko, wiadomo, podczas demakijażu czy aplikacji kosmetyków zawsze spoglądam w lusterko i widzę, jak ta skóra pięknie jest rozświetlona. Naprawdę kosmetyk taki wyjątkowy, jeszcze z takim się nie spotkałam. Mam nadzieję, że Wam się także spodobał, tak jak mi. Serdecznie Wam go polecam. No i później przychodzi czas na sera. Ja z tej marki najbardziej polubiłam jedno serum, o nim wciąż wspominam już też od kilku lat, odkąd pojawiło się właśnie w sklepie marki Senel, to ja cały czas to serum mam. Teraz najbardziej lubię go stosować, bo to jest serum lekko olejowe, ale tutaj muszę koniecznie zaznaczyć, że to jest olejek delikatny. No właśnie, mogłabym powiedzieć, że idący w stronę suchego. On na początku daje warstwę takiego natłuszczenia skóry, ale już po 15-20 minutach na mojej skórze pojawia się tylko delikatna warstwa, która też pięknie rozświetla skórę. I to jest serum rewitalizujące, przeciwzmarszczkowe z 4% witaminą C oraz z szeregiem innych składników, które bardzo dobrze regenerują skórę. Ja go kiedyś porównałam do olejku La Mer i podtrzymuję to, z tym, że olejek La Mer był delikatniejszy. On miał taką bardzo lekką formułę, też go bardzo lubiłam. No jednak przy mojej suchej skórze ja wolę troszeczkę bardziej zawiesiste sera, które dają właśnie takie uczucie tej rewitalizacji, takiego odnowienia skóry. Ma też przepiękny zapach, taki delikatny, lekko orzeźwiający, odświeżający. No to już jest chyba też moje drugie albo trzecie opakowanie i tutaj też w przypadku tego serum, tak jak w przypadku toniku, nakładam go w niewielkiej ilości. Najlepiej jeszcze wtedy, kiedy moja skóra jest delikatnie wilgotna po nałożeniu toniku, nakładam go sobie w niewielkiej ilości. Bardzo dobrze sprawdza się też pod makijaż. Później na to serum nakładam na przykład filtr przeciwsłoneczny i już podkład. I te miejsca, w których tego serum jest więcej, zwłaszcza tutaj na środkowej części twarzy i na czole, to od razu ta skóra po malowaniu, po zrobieniu sobie makijażu właśnie w tych miejscach tak pięknie połyskuje. I to jest takie naprawdę wielogodzinne zabezpieczenie skóry przed właśnie wysychaniem, przed utratą wilgoci, ale także poprzez tą witaminę C mamy ochronę przeciwsłoneczną, czyli jakby tutaj mamy dwa filtry, bo witamina C bardzo dobrze chroni skórę przed promieniowaniem słonecznym, no a jeszcze dodatkowo nałożony filtr, to już jest taka gwarancja, że nie nabawimy się przebarwień, ale też kiedy czuję taką potrzebę mocnej rewitalizacji skóry, nakładam także to serum na noc i wtedy nakładam też krem.
Mam nowe serum z tej marki. Używam go od miesiąca, chyba już ponad miesiąc, i jest to naprawcze serum przeciwzmarszczkowe. Tutaj mamy sporo bakuchiolu, czyli roślinnego retinolu. Ja go niewiele zużyłam, ale mogłabym o nim już naprawdę sporo powiedzieć, bo rzeczywiście jestem bardzo z niego zadowolona. Natomiast uczciwiej będzie, kiedy opowiem o nim za jakiś czas, bo to, że ten kosmetyk ładnie się rozprowadza i też to jest serum lekko olejowe, ale znowu nie obciążające skóry, to jednak ja jeszcze nie mogę powiedzieć o tym, czy to serum rzeczywiście naprawia skórę i działa przeciwzmarszczkowo. Jeszcze jest za wcześnie, więc za jakiś miesiąc, dwa zrobię Wam taką pełną recenzję właśnie tego serum, a zapach znowu. Tutaj jeśli chodzi o markę Senel, podoba mi się to, że każdy kosmetyk pachnie inaczej. Nie mamy tutaj jakby jednej linii zapachowej, co też, jeśli zapach jest odpowiedni, by mi nie przeszkadzało. Natomiast tutaj mamy mnogość tych zapachów i w różnych etapach pielęgnacyjnych czujemy inny zapach i to jest bardzo, bardzo przyjemne. No, jeszcze przetestuję to serum i za jakiś czas opowiem Wam, jak wpływa na moją skórę, ale zapowiada się naprawdę świetnie. A teraz kremy, zdenkowane kremy. Zużyłam też, ja nie wiem, zawsze chcę powiedzieć, ile opakowań zużyłam. Sporo, naprawdę sporo. I z tej marki najbardziej spodobały mi się dwa kremy: wygładzający i ochronny. Wygładzający używałam w ostatnim roku, latem, i bardzo dobrze mi się sprawdził. I chyba jeszcze poprzedniego roku także. I pamiętam, że jak pierwszy raz go wzięłam do ręki i przeczytałam nazwę tego kremu: wygładzający krem do twarzy, wygładza, uelastycznia, regeneruje i nawilża, to wtedy sobie pomyślałam, ja mam nadzieję, że ten krem wygładzi mi moją skórę. I rzeczywiście on ma takie działanie wygładzające. Rzeczywiście jest to taki krem niezawodny i o każdym kosmetyku z tej marki mogłabym powiedzieć, że jest po prostu niezawodny. Daje takie przyjemne uczucie właśnie nawilżenia i przez to, że moja skóra jest nawilżona, to od razu wygładza się. Tak, po prostu te zmarszczki drobniejsze, one są mniej widoczne i to nawilżenie zostaje w skórze i jakby ją wypycha i staje się bardziej pulchna. No, ten krem jest naprawdę świetny, ma też świeży, taki bardzo przyjemny zapach. Myślę, że wszystkie te składniki, które są w tym kremie, właśnie powodują to, że ta skóra z dnia na dzień coraz lepiej wygląda. Można go stosować cały rok, tutaj nie ma najmniejszego problemu. Natomiast ten krem ochronny do twarzy, też puste opakowanie i też już któreś z kolei. I to jest krem bardziej zawiesisty, ale on też nie jest tłusty, on nie jest taki właśnie obciążający, bo tutaj jest też taki problem, że ja lubię tłuste kremy, ale bardziej w nocnej pielęgnacji. Natomiast wolę takie formuły kremów, które nadają się i w dziennej, i w wieczornej pielęgnacji, bo mi zależy na tym, żeby używać tą pielęgnację, żeby stosować ją codziennie, w dziennej, popołudniowej, czy też w nocnej pielęgnacji, a nie żeby te kremy po prostu leżały w szufladzie. I taki krem, który jest idealny do dziennej pielęgnacji i do nocnej, najbardziej mi odpowiada. I tutaj mamy właśnie taką formułę, którą możemy nałożyć na dzień i jeszcze na to nałożyć filtr. Ale teraz mamy też takie filtry, które właśnie jeszcze dodatkowo odżywiają i nawilżają skórę, więc ten krem nawilżający idealnie sprawdzał się właśnie w dziennej pielęgnacji. Wiedziałam, że będę miała nawilżoną skórę, że ona będzie dobrze wyglądała w ciągu dnia pod makijażem i ten stan nawilżenia będzie długotrwały. Natomiast krem ochronny jest bardziej zagęszczony, ale też to nie jest taka formuła mocno natłuszczająca. Jest
bardziej odżywczy od tego wygładzającego, ale tak czy siak mogę też na niego nałożyć filtr i nie ma tutaj tego uczucia, że jest za dużo warstw, że jest, nie wiem, że coś się nie zgrywa, że się roluje. Po prostu cienką warstwę serum, cienką warstwę kremu, no i później odpowiednią ilość filtru przeciwsłonecznego. Także te dwa kremy to są moje hity. Ja przez te kilka lat zauważyłam, że ta pielęgnacja mi służy. Wiecie o tym, ja wciąż mówię o kosmetykach marki Senel i gdyby coś było nie tak, to byście tych kosmetyków po prostu u mnie nie znalazły. I ja wiedziałam, że mogę tym kosmetykom zaufać, że miałam też taką gwarancję, że jeśli wy wybierzecie te kosmetyki kupując boksy, to ja wiedziałam, że będziecie z nich zadowolone. Zresztą ja wielokrotnie też przekazywałam Wam w rozdaniach te kosmetyki. Robiłam też prezenty mojej tutaj żeńskiej części mojej rodziny, moim znajomym i wszystkie potwierdzają, że rzeczywiście te kremy są, te kosmetyki są naprawdę bardzo dobre, bez względu na wiek. Jeśli ktoś ma skórę właśnie taką suchą czy mieszaną, no to te kremy naprawdę bardzo, bardzo dobrze się sprawdzą. Czy też młoda, no normalna skóra będzie z tych kosmetyków bardzo zadowolona. No ja tą pielęgnację bardzo sobie cenię. Ja widzę efekty, one się, jakby moja skóra nie starzeje się z upływem czasu, by ten proces starzenia tej skóry został zahamowany właśnie dzięki tym kosmetykom. I teraz, no nie mogę tu nie wspomnieć o masce liftingująca, maska do twarzy, która ujędrnia, wygładza, nawilża i rozświetla. To jest maska, tak jak Wam kiedyś powiedziałam, ja na taką maskę czekałam i się doczekałam. To jest idealna maska, którą stosuję właśnie w popołudniowej pielęgnacji. Albo kiedy mam dzień wolny i wiem, że nigdzie nie będę wychodziła, to już rano nakładam sobie tą maskę. Nie tylko na twarz, oczywiście twarz, szyja i dekolt, ale także pod oczy. Nie taką bardzo grubą warstwą, ale także widzę po prostu ten kosmetyk na swojej twarzy. I to jest idealna maska do skóry dojrzałej, do skóry przesuszonej, do skóry takiej wymagającej na przykład wyciszenia. Kiedy widzę, że pojawiają się takie zaczerwienienie czy jakieś podrażnienie na mojej twarzy, to ja od razu sięgam po tę maskę. I to jest taka maska, która nie zastyga, która jest cały czas w takiej formie, jak tuż po nałożeniu. I ja chodzę z tą maską przez pół dnia bardzo często i nigdy nic złego się nie stało. Ma znowu inny zapach, bardzo przyjemny, bardzo przyciągający. No i to jest taka maska, która zdecydowanie uprzyjemnia pielęgnację, zwłaszcza o takiej porze, kiedy jest szaro, ciemno. No to kiedy wieczorem zasiadam tutaj do demakijażu i do pielęgnacji, to ja po prostu chcę się zrelaksować, chcę się lepiej poczuć i te kosmetyki mi to gwarantują. I to jest takie przyjemne, tak? To jest taki czas dla nas, dla kobiet, który ja akurat sobie bardzo cenię, bo wtedy, kiedy wyciągam tutaj te kosmetyki, zmywam makijaż, to jest takie, nie wiem jak Wy macie, ale ja uwielbiam się rano malować, a kiedy już przychodzi pora zmycia tego makijażu, to ja też go z taką wielką przyjemnością zmywam. I tutaj muszą być odpowiednie kosmetyki. Każdy, to nie może być jeden jest lepszy, drugi gorszy, nie. Ja po prostu sięgam po te, które przynoszą mi najwięcej takiej satysfakcji, takiej przyjemności, takiego wyciszenia, uspokojenia. No bo to jest taki czas dla mnie, gdzie ja chcę dobrze się poczuć i z tymi kosmetykami naprawdę świetnie się czuję, dlatego je tak bardzo cenię i dlatego też ciągle Wam o tym powtarzam, że znajdźcie dla siebie choć odrobinę czasu, te 10, 15 minut, 20, byłoby świetnie, kiedy możecie właśnie dać sobie ten czas takiego spokoju, wyciszenia, takiego komfortu dla siebie, bo to jest też potrzebne po całym dniu, kiedy no ja tak mam, ja często jestem już
wiecie, taka bezsilna, tyle pracy, tyle emocji, tyle myślenia, tyle planowania. Początek roku też jest zawsze bardzo ciężki, zwłaszcza w mojej pracy, bo mnóstwo sprawozdań, mnóstwo myślenia, mnóstwo też planowania wszystkiego. Tak, na cały rok, ale też i w życiu prywatnym. No, różne mamy dni, są lepsze i gorsze. Ja akurat, no, ten styczeń nie należy do najlepszych, w ogóle zima, nie znoszę zimy, więc szukam takiej przestrzeni dla siebie, która daje mi przyjemność. I to jest właśnie rano makijaż, pielęgnacja i makijaż, a później po południu czy wieczorem zmywanie tego makijażu i relaksowanie się, tak wiecie, do końca, bez granic, po prostu oddaję się tym czynnościom i one rzeczywiście sprawiają, że wszystko gdzieś tam, te wszystkie emocje, myśli ze mnie uchodzą i dobrze się czuję. Jestem taka przygotowana też na dobry sen. Także no, ta maseczka naprawdę nie zawodzi, piękny zapach, piękna konsystencja, pięknie się wchłania i w ogóle te kosmetyki też fajnie się dogadują. To jest, ja bardzo cenię sobie właśnie, że jedna marka tworzy ileś tam kosmetyków, taką bazę kosmetyków, które uzupełniają się wzajemnie, które dogadują się między sobą. I tutaj nie ma żadnego, wiecie, rozwarstwiania się, rolowania, bo są też takie marki, gdzie jest na przykład tonik, serum i krem i coś tutaj nie gra, nie działa. No ja już wtedy o takich kosmetykach nawet Wam nie mówię, bo szkoda mojego czasu i waszego, żeby mówić, że no coś tu nie zadziałało, ale też nie chcę jakby spisywać danej marki na straty, bo może tak moja skóra reaguje. Także to tyle. No i na koniec oczywiście kremy pod oczy. I to są kremy pod oczy, które no one cały czas w mojej pielęgnacji są i marka Senel daje nam do wyboru dwa kremy optymalizujący i korygujący. Oba bardzo lubię, skłaniam się bardziej ku optymalizującemu, bo on chyba odrobinę bardziej natłuszcza skórę. No ja lubię czuć tutaj taki komfort, tak? Wielogodzinny oczywiście komfort. Ten krem po nałożeniu jest jak masełko. Kiedy się go nakłada, to on po prostu sunie po skórze. Nawet niewielka ilość tego kremu już zadowala bardzo cienką, pomarszczoną skórę i właśnie ta warstwa taka lekko natłuszczająca daje taki wielogodzinny komfort pod moimi oczami. A ja tutaj w tej strefie mam najbardziej wymagającą skórę, która jest cienka, która jest taka właśnie bibułkowa, jest tutaj bardzo dużo zmarszczek i ja muszę, to tutaj nie ma żadnego ale. Po prostu ta skóra musi być nawilżona, musi być odżywiana przez całą noc czy też przez cały dzień. I te kremy mi to dają. One też rozświetlają pięknie skórę przez to, że mają właśnie taką formułę. To jest formuła lekka, ona nie jest gęsta, ale jest tutaj taka siła właśnie działania tego kosmetyku i pięknie wygląda na tych kremach korektor i też niezastygający korektor, więc nawet jeśli moja skóra bardzo mocno połyskuje pod oczami, to połyskiwanie, ten blask jest przez godzinę, dwie, a później już czuję tylko właśnie takie nawilżenie i ewentualny taki komfort, który pozwala na to, że jeśli korektor wejdzie mi w załamania tutaj, zwłaszcza pod oczami, to ja jestem w stanie to wszystko sobie pięknie rozklepać i czuję wtedy, że nie ma tutaj skorupy, nie ma tutaj suchości. I nie muszę się tutaj koncentrować na tym, że czuję jakiś dyskomfort. Także no to już zależy od tego, czy macie cienie pod oczami, czy macie problemy z workami, z jakąś opuchlizną, no to w zależności od potrzeb wybierzcie sobie odpowiedni dla Was krem. No to jest krem, który musi być w mojej szufladzie. Ja tutaj mam już resztkę. To jest właśnie ten optymalizujący. Tutaj jest resztka. No i
Większość kremów mi się właśnie kończy, ale jakoś jak kończy mi się krem z Senel, to sobie myślę, jak ja sobie bez tego kremu poradzę. Także jeśli już jest taka myśl, że o kurczę, kończy mi się i co będzie dalej, no to znaczy, że ten krem jest u mnie niezawodny. Dużo kosmetyków miałam Wam do pokazania. Nie opowiadałam tutaj o składach. Będą zbliżenia też na opakowania. Bardzo mi się też to podoba właśnie w tej marce, że tutaj mamy wszystko na opakowaniu. Mamy składniki, korzyści, jak używać danego kosmetyku. Wszystko tutaj jest opisane, ale też zostawię Wam linki, jeśli będziecie chciały jeszcze poszerzyć sobie wiedzę o danym kosmetyku. No to oczywiście zapraszam Was na stronę i tam szereg informacji znajdziecie. I marką Senel zakończę moich ulubieńców 2021 roku, ulubieńców pielęgnacyjnych. Głównie tutaj skupiałam się na twarzy. Mam jeszcze dwie marki, ale ja je stosuję. Markę Alchemy i markę Veolia. To jest jeszcze za wcześnie, żeby wprowadzać te marki do ulubieńców roku. Ja z większością tych kosmetyków mam do czynienia po raz pierwszy i ja muszę je dłużej przetestować, żeby Wam już tak ostatecznie powiedzieć, co mi się sprawdziło, jakie efekty uzyskałam, więc za jakiś czas wrócę do tych dwóch marek i wtedy dokładnie podsumuję. Prawdopodobnie będą to już zdenkowane te kosmetyki, więc to będzie taka pełna, szczera recenzja. Ja już Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.